Maciej Wolny, Telewizja w Polsce.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Ze mną w studiu gość, którym jest Radosław Żydok, Fundacja Republikańska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Rozpoczniemy naszą rozmowę od bardzo ciekawego tematu, mianowicie ciekawej i budzącej wiele pytań sytuacji republikanów właśnie w kontekście politycznym. Co się dzieje po republikańskiej stronie, proszę powiedzieć? Ja myślę, że powoli zaczynamy porządkować sytuację w naszym środowisku. Ja nie chciałbym, broń Boże, zanudzać naszych widzów jakimiś głębokimi opowieściami, ale tak mówiąc bardzo w skrócie, wracamy do korzeni. O środowisko republikańskie w Polsce, skupione wokół Fundacji Republikańskiej, która powstała w 2009 roku, zawsze było dość blisko Prawa i Sprawiedliwości. My jeszcze, kiedy Prawo i Sprawiedliwość były w opozycji, staraliśmy się merytorycznie wspierać te działania, jakby nie zamykając się też na inne środowiska, ale jednak dość blisko nam zawsze było z obecną partią rządzącą. I do właściwie 2013 roku, kiedy doszło do tego dość słynnego, moim zdaniem nieprzemyślanego ruchu Przemysława Wiplera, ówcześnie posła Prawa i Sprawiedliwości, który wyszedł z tej partii i ogłosił, że razem z Jarosławem Gowinem stworzy coś nowego. Doszło wtedy rzeczywiście do pewnego podziału w naszym środowisku. Jakby Fundacja Republikańska była trochę bliżej nadal PiSu. Z drugiej strony Przemysław Wipler zaczął te swoje różne dziwne ruchy. Po drodze mieliśmy te niechlubne wydarzenia na Mazowieckiej, bójka z policją, później... To wszyscy pamiętają. Tak, tak. Mimo właśnie jakby wstępnego dogadania się z Jarosławem Gowinem, coś panu Przemysławowi nie wyszło. Później jeszcze próbował z panem Korwin-Mikke. No, to były takie ruchy, umówmy się, mało skuteczne i niestety bardzo rozbijające. Wiele osób się zniechęciło wtedy. No właśnie, pytanie, czy te ruchy były przemyślane też? No, wydaje się, że na wstępie jakiś plan był, bo to było w momencie, kiedy Jarosław Gowin też już był na aucie w Platformie Obywatelskiej. Wydawało się, że może powstać w Polsce jakiś byt naprawdę wolnorynkowy, jednocześnie konserwatywny, który przyciągnie wyborców, takich już trochę znudzonych właśnie na przykład nieskutecznością pana Korwin-Mikkego. Ja osobiście też byłem tym wtedy zainteresowany, ale no dość szybko przekonałem się, że ci politycy jakby poza frazesami bardzo oczywiście pięknymi nie prezentują jakiejś wielkiej wartości dodanej. Oni niestety roztrwonili ten majątek, ten kapitał zgromadzony w środowisku republikańskim wtedy. No i jakby decyzja władz Fundacji Republikańskiej była taka, żeby właśnie odbudować jednak tę więź z Prawem i Sprawiedliwością, żeby budować na tym trwałym i silnym fundamencie znów środowisko republikańskie. A jak to jest właśnie teraz? Partia Republikanie i z jednej strony poseł Anna Maria Siarkowska, która jest w Prawie i Sprawiedliwości, z drugiej strony jest przedstawicielką właśnie środowiska republikańskiego. Czy Partia Republikanie jest tożsama z fundacją? Tak, tak. My właśnie ogłaszając powstanie partii te kilka tygodni temu, pokazaliśmy jasno, że chcemy wrócić do tych republikańskich korzeni, z których wyrosła Fundacja Republikańska i jasno współpracować oficjalnie ze Zjednoczoną Prawicą. I takie są też nasze ustalenia z Prawem i Sprawiedliwością. Jesteśmy częścią Zjednoczonej Prawicy. Partia Republikańska oficjalnie został zgłoszony wniosek do sądu o rejestrację. Są tam dwie panie poseł, Anna Maria Siarkowska, Małgorzata Janowska. Ja jestem też między innymi członkiem zarządu partii. No i cóż, chcemy jakby zgromadzić znów to środowisko republikańskie, pokazać, że można merytorycznie działać trochę bardziej na prawo, powiedzmy, gospodarczo od PiSu, ale nadal osiągać swoje cele. Żeśmy to powiedzieli sobie tak, że większość z nas gdzieś już w polityce działała przez wiele lat, czy to była Unia Polityki Realnej, czy inne partie Korwin-Mikkego i nic właściwie nie udało się osiągnąć. To lepiej dzisiaj osiągnąć trochę mniej, założyć sobie trochę mniejszy plan, ale być w tym skutecznym, niż znowu przez 20 lat mówić sobie, że mamy rację, ale nic nie osiągać. Czyli nie ma mowy o współpracy jakiejś bardziej zawiązanej z partią Jarosława Gowina? Nie. To te ruchy Jarosława Gowina to jest działanie, moim zdaniem niestety odśrodkowe, bo to wywołało bardzo dużo sporów, właśnie odnowiło pewne spory w naszym środowisku. My, jakby ten nasz ruch, utworzenie Partii Republikańskiej, to była wprost odpowiedź na zabiegi czynione przez Jarosława Gowina, żeby sobie w pewien sposób przywłaszczyć naszą markę i to środowisko. Niestety ze smutkiem muszę powiedzieć, że kilka osób, które zostały brane na poważne funkcje, między innymi
prezes Stowarzyszenia Republikanie Karol Rabenda podejmowali takie działania, prowadzili negocjacje z Jarosławem Gowinem, no bez umocowania w środowisku, bez przedstawiania tych ustaleń pozostałym uczestnikom naszego ruchu. No i tutaj w grę też wchodziło wykorzystywanie chociażby symboli Fundacji Republikańskiej. Tak, no to już była dla nas sytuacja nie do zaakceptowania, dlatego że ta RK, która się przewija gdzieś w sferze publicznej od kilku lat, to jest własność po prostu Fundacji Republikańskiej. To było normalnie dzieło zamówione przez nas. Zresztą od niedawna jest to już znak chroniony prawnie przez Urząd Patentowy i nadal mimo tego są osoby, które bezprawnie to logo wykorzystują do celów, no niestety, ale sprzecznych z naszymi. I tego już nie akceptujemy, podejmujemy działania prawne, będziemy wysyłać kolejne monity, bo już kilka takich wysyłaliśmy, żeby zaapelować po prostu do tych osób i do tych bytów prawnych, żeby zaprzestały naruszania naszych praw. Tutaj mogę powiedzieć jasno, że myślę, że ogromna większość środowiska jest już po naszej stronie. My musimy po prostu posprzątać trochę. I już za dosłownie dwa tygodnie, 28 października, widzimy się na 11. Kongresie Republikańskim, gdzie całe środowisko znów będzie razem. Czyli czekamy na efekty tego sprzątania, no a lekarze rezydenci czekają cały czas na kolejne rozmowy w sprawie ich postulatów. Zapowiadają kolejne protesty głodowe, wręcz też cytując, za rozlanie się tych protestów na cały kraj. Brzmi to dość poważnie, dość groźnie. Jak ta sytuacja wygląda w rzeczywistości? Znaczy, rzeczywiście jest tak, że jest bardzo dużo zaniedbań, jeżeli chodzi o finansowanie służby zdrowia, której efektem są między innymi niskie zarobki lekarzy rezydentów. To są zaniedbania oczywiście bardzo wielu lat i wielu różnych rządów po drodze. No właśnie, nie można tu mówić ani o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, koalicji Platformy Obywatelskiej z PSL-em, tylko kolejnych rządów, które bały się chyba trochę ruszać kwestie związane z lekarzami, a jeżeli już reagowały, to właśnie na protesty i to było tylko takie, można powiedzieć, zasypywanie tego problemu, ogniska problemu, który pojawia się nagle teraz. Tak, to było takie bardzo doraźne działania i mało tego, efekty tego też były bardzo nieprzemyślane, dlatego że jeżeli sobie przypomniemy te najsłynniejsze protesty, czy to pielęgniarek, czy lekarzy, to często było tak, że rząd podchodził do negocjacji, dogadał się jakoś z lekarzami, na przykład podwyżki na kilkaset złotych, tylko że wcale nie gwarantował tych pieniędzy, tylko nakazywał szpitalom, teraz wy macie tym lekarzom więcej zapłacić. I to jest ten właśnie podstawowy problem, bo jeszcze obecnie funkcjonuje system Narodowy Fundusz Zdrowia. On ma być wprawdzie zlikwidowany, przebudowany. Natomiast w tym systemie, który mamy od 99 roku, to było tak, że jakby finansowanie czy to szpitali, czy innych placówek zdrowia wynikało z kontraktów, ze zleceń, które NFZ przekazywał w ramach konkursu tym placówkom. I to nie było tak, że jakby oddzielnie gdzieś były pensje na wynagrodzenia. Nie, to wszystko miało być z opłat za procedury. I niestety przez lata te procedury nie były jakby wyżej wyceniane, mimo że bardzo wiele było głosów, że niektóre operacje, na przykład związane z pediatrią, były bardzo źle wyceniane. Te szpitale, na przykład, które wykonywały te operacje, miały stale stratę. No to nic z tym nie robiono. I rzeczywiście to są ogromne zaniedbania, które prowadzą do tego, że moim zdaniem lekarze absolutnie zarabiają dziś za mało, ci rezydenci. Czyli te postulaty, które zgłaszają, są słuszne według pana. Tutaj przypomnijmy, jednym z tych podstawowych jest wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB. Założenie ministra, Konstantego Radziwiłła, planuje podniesienie też ich pensji 1,05 średniej krajowej dla lekarza rezydenta do 2022 roku, natomiast lekarze chcą tych podwyżek już teraz. I tutaj, czy słuszne są te postulaty, czy już teraz się je da zrealizować? Wszystkiego teraz się nie da zrealizować. To jest, no niestety budżet nie jest z gumy. Sprawa jest jasna. Jest za mało pieniędzy, ale nas w tej chwili nie stać, żeby od razu zrealizować te podwyżki. To trzeba niestety rozłożyć w czasie. Natomiast generalnie z postulatem o tym, że trzeba więcej przeznaczać na służbę zdrowia, ja się zgadzam. My jako Fundacja Republikańska w maju tego roku wydaliśmy taki raport Sieć Szpitali. To było w ramach oczywiście analizowania tego projektu, ale tu dokonaliśmy też takiej bardzo szczegółowej analizy właśnie przepływów finansowych w służbie zdrowia. Polska służba zdrowia ze środków publicznych otrzymuje około 4,8% PKB i to jest mniej więcej czwarte miejsce od końca w Unii Europejskiej. Gorsze są tylko kraje bałtyckie, Łotwa, Litwa, Estonia.
Niestety przy tym poziomie nie jest możliwe, żeby z jednej strony byli zadowoleni pacjenci, bo będą mieli dostęp do lekarzy, a z drugiej strony lekarze będą godnie zarabiać. Tego po prostu się nie da osiągnąć. No i też tutaj przy okazji tych danych pojawia się bardzo istotny problem, który też jest podnoszony nie od dzisiaj, czyli wyjeżdżanie lekarzy za granicę, którzy podejmują za granicą właśnie pracę, a co więcej, no kształcą się u nas, czyli te nakłady na kształcenie lekarzy są ponoszone przez państwo polskie, a pracują oni w innych krajach. No to jest świetny przykład moim zdaniem takiej naleciałości kolonialnej, wręcz bym powiedział, że Zachód czerpie wprost z naszych funduszy, bo my wydajemy rzeczywiście na kształcenie lekarzy bardzo duże pieniądze. Ci lekarze, co ważne, są bardzo dobrze wykształceni. Nasze uczelnie medyczne są naprawdę dobrej jakości. I potem ci lekarze zaraz wyjeżdżają na Zachód, czyli kraje zachodnie otrzymują świetnie wykształconego lekarza i nie przeznaczają ani centa na jego wykształcenie. No to jest paradoks i rzeczywiście tego nie możemy akceptować. Większość krajów albo stosuje w takim przypadku płatne studia, albo jest coś za coś. My taki system mamy na przykład w armii. Jeżeli student idzie na studia oficerskie i przerwie je w trakcie, albo nie pójdzie później na kontrakt wojskowy, musi zwrócić ich koszt. To jest coś naturalnego, bo to jest inwestycja państwa w funkcjonariusza, lekarza czy innego specjalistę, którego kogoś, kto ma służyć obywatelowi Polski. Tak, i to, broń Boże, nie powinno być na zasadzie jakiegoś niewolnictwa. Nie, to powinna być uczciwa umowa. Chcesz być lekarzem? Świetnie, dofinansujemy ci studia, w zamian pracuj. I oczywiście wtedy można mówić też o podwyżkach, bo będziemy mieli jakby dwustronną lojalność, bo to będzie i się opłacało, i będzie z korzyścią dla polskich pacjentów po prostu. To, że lekarze wyjeżdżają, wpływa też na to, że jest ich coraz mniej w naszym kraju, a więc na jednego lekarza przypada coraz więcej pacjentów. No i to też jest problem, który cały czas z roku na rok rośnie, a nie widać sposobów, aby to neutralizować. No to jest chyba najbardziej dramatyczna liczba w tej chwili, bo rzeczywiście Polska jest ostatnia w Unii Europejskiej. Mamy 2 i 3 lekarza na 1000 pacjentów. Na 1000 mieszkańców, przepraszam, czyli no widać, że jest bardzo źle, bo jeżeli nawet kraje biedniejsze od nas mają więcej lekarzy, to coś nie działa. To jest z jednej strony efekt rzeczywiście bardzo łatwego, bardzo dużego otwarcia rynków pracy na Zachodzie i generalnie polityki wypychania młodych Polaków na Zachód, bo dobrze pamiętamy te słowa o tym, że emigracja to szansa i tak dalej. No to była polityka poprzedniego rządu, żeby rozładowywać napięcia na rynku pracy poprzez wypychanie ludzi na emigrację. Z drugiej strony, no dzisiaj już jakby nie możemy tylko zwalać na to, co było i trzeba wziąć odpowiedzialność za to i zacząć się starać, żeby było inaczej. My już teraz jakby zalewamy pewne dziury lekarzami ze wschodu, czy to z Ukrainy, czy nawet z krajów azjatyckich i to jest słuszne, ale my musimy też zadbać o to, żeby Polacy chcieli w tym zawodzie pracować, żeby chcieli studiować. No i tu niewątpliwie trzeba, no, tak jak wspominałem, no coś trzeba jednak ze związaniem pewnej lojalności ze studiami finansowanymi przez państwo. Z drugiej strony zaraz będziemy mieli równie poważny problem z pielęgniarkami. Niestety te sprawy są powiązane. Pielęgniarek też mamy bardzo mało. To też jest jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. A co należy podkreślić, jeśli chodzi o średni wiek tego personelu medycznego, to też świetnie daje do myślenia, bo średni wiek lekarza w Polsce dzisiaj to jest 55 lat, pielęgniarki 48 lat. To naprawdę pokazuje, że jest za mało. Za mało jest po prostu tego personelu. I właśnie, żeby teraz to wszystko zmienić te problemy służby zdrowia w Polsce, trzeba na pewno konsekwencji i rozsądnego podchodzenia do tych spraw. Na koniec naszej rozmowy zapytam jeszcze o to, jak ocenia pan stanowisko ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Właściwie mogę powiedzieć, że te negocjacje prowadzone przez pana ministra są robione w bardzo dobry sposób. Gdyby on sam jakby był jedyną twarzą rządu w tych negocjacjach, myślę, że osiągnąłby dużo więcej niż to, co jest w tej chwili, to, co się dzieje, bo duża część tych protestów jakby rozlewa się przez takie niepotrzebne głosy gdzieś z boku, jakieś takie właśnie negatywne opinie na temat lekarzy, wytykanie im jakichś bzdurnych rzeczy typu wyjazdów na wakacje. Naprawdę, pozwólmy panu ministrowi negocjować. To jest oczywiste, że lekarze też muszą trochę spuścić z tonu, bo nie da się po prostu tych pieniędzy, których oni by chcieli już dostać, nie da się ich wysupłać z budżetu, ale myślę, że pan minister ma plan, żeby rozłożyć to odpowiednio w czasie, i to w taki sposób, żeby naprawdę było to z korzyścią dla całej służby zdrowia. Radosław Żydok, Fundacja Republikańska, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo uprzejmie. Serdecznie dziękuję za rozmowę, a państwa zachęcam do pozostania z nami. Tuż po przerwie moim i państwa gościem będzie Zbigniew Lazar, ekspert do spraw wizerunku politycznego.